trener Krzysiu. Dzień dobry, kochani. Witam. Jak widzicie, jest nowy anturaż. To moje takie wakacyjne studyjko. Przyzwyczajcie się, tak? Nie ma tych ekskluzywnych numerków startowych, które zawsze stanowią te prestiżowe tło, ale myślę, że też jest godnie, tak? Tutaj widzimy wieża Fajfla, jest bonjour, je t'aime, no i inne takie francuskie słówka. No, czyli jest światowo, zagranicznie. No bo też ten selekcjoner jest międzynarodowym graczem. Międzynarodowym. Przypomnijmy to sobie, bo może ktoś zapomniał. Kochani, dzisiaj, tak jak zapowiadałem to, edukacja musi być edukowana, tak? Bo wielu rzeczy też nie jesteście świadomi. Dzisiaj dowiecie się, jak dobrać kurczaka na bebolaje. Oczywiście żart. Nie będziemy kurczaka na bebolaje. Jak dobrać bombki na choinkę. Oczywiście kolejny fenomenalny żart. Nie, bombek nie. Jedyną bombkę, jaką my chcemy dobrać, to jest na koniec treningu dobra bomba. Musi być. Wspomogę was w takich decyzjach zakupowych odnośnie butów do biegania. No bo do czego innego? Nie będziemy dla taterników dobierać dzisiaj, nie. Dla łyżwiarzy, nie. Dla biegaczy. No, zaskakujące, prawda? No nie, to nie jest zaskakujące na moim kanale. Takie porady dla biegaczy muszą być. Też nie każdy jest takim zaprawiony w bojach. Wchodzą do sklepu, dużo butów wisi. Czy leży, czy stoi. Są, po prostu są i nie wiecie jak dobrać, tak? Kochani, przede wszystkim nie bójmy się tego, tak? Nie bójmy się przyznać do jakiejś tam niewiedzy, niekompetencji. Wchodzisz do sklepu, od razu atakujesz ekspedienta. Po coś tam jest. Ty na umowę zlecenie hajs kosi. Trzeba od razu go podpytać. No tylko nie tak zwyczajnie, tak, że dzień dobry, że ja nie wiem, te... Nie. Sprzedawcę trzeba sobie od razu ustawić do pionu. Żeby wiedział, że tutaj nam nie będzie makaronu na uszy nawijał. Musimy taki teatrzyk zrobić, żeby też sprzedawca nie czuł się pewnie. Zbity z pantałyką musi być. Także podbijasz i mówisz, zagajasz, tak? Czy macie może najnowszej generacji obuwie biegowe z wkładką ze skóry nosorożca dla odwróconych supinatorów? No już taki jest ugotowany. Już wie, że nie będzie z wami tutaj żartów, nie? Że musi podejść do tematu profesjonalnie, że się musi zaangażować, bo inaczej może mu grozić kolejna taka riposta z waszej strony, tak? Może mu grozić. On już wie, że wy nie byliście za młodu, prawda? O, tu! W ciemię bici! Nie byliście! Nie normalnie, tylko po dupie pasem, jak trzeba, tak? Od razu wie. On już wtedy się pręży, tak? Już was tutaj pokazuje, co tam mają, na magazynie, na wystawie, wszędzie. Już wam każdy but w sklepie pokaże. Już wie, że tutaj nie może się za bardzo rozluźniać. Musi być cały czas napięty, jak struna. No tak, no to but trzeba tak. Trzeba od razu dać do zrozumienia, z kim taki sprzedawca ma do czynienia. Po prostu. Takie techniczne sprawy. Generalnie rozróżniamy dwa typy obuwia do biegania, tak? Ja wiem, że farmazoniarze wam będą mówić, że nie, że dwa, że pięć, że 25, bo oczywiście teraz tak naganiają. Ci producenci tak naganiają, że specyfikacja wąska, nie? Musisz mieć osobne buty, kuźwa, do biegania w przedwiośniu, kuźwa, osobne buty do biegania o poranku, kuźwa, osobne buty do biegania po zmierzchu, po szutrze, po asfalcie, po przełaju, kuźwa, osobne buty, kurna, do biegania w klimacie umiarkowanym, przejściowym, osobne buty do biegania w Amazonii, kuźwa, osobne do wszystkiego. Nie. Nie dajmy się w takie te marketingowe pułapki wplątać, no nie dając w te zasadzki, nie wpadajmy. Po prostu nie. Dwa zasadnicze są typy do biegania. Pomijam karbony. Pomijam. W ogóle na razie o tym nie rozmawiamy. Nie. To jest but w ogóle poza kategoriami. Na razie nie skupiamy się na nim. Nie wcale. Przed karbonami. To będzie taki poziom przedkarbonowy. Przed erą węgla jeszcze. Prawda. Już się poplułem. Dzisiaj jestem strasznie emocjonalny, bo też chcę, żeby to dobrze weszło wam do mózgownic. Dwa typy buty.
buta na grubej podeszwie, na potężnej słoninie, ale nie karbony, od razu zostrzeń, nie. Albo buta na cieniutko wyklepanym z chaboszczaku, cieniuteńka warstewka tej pianeczki prawie, że nie ma. Pierwsze, grubaśne, no to jest do tej tak zwanej ostrej treningowej rąbanki kilometrowej. No po prostu taki but do trzepania, do machania, do wyciskania kilometrażu. Po prostu na rozbiegania, na te długie wybiegania, na te farmazoniarskie treningi do tego, wiecie, tego nieszanowanego przeze mnie zbytnio maratonu. No po prostu takie całoroczne obuwie do tego klepanda, tak? Szuru, 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 piątek, świątek, szuru, szuru. No takie obuwie też musi być. Tak, też musi być, też takie treningi trzeba robić czasami. Nie za często. Większość robi często, niepotrzebnie zamula się. No niepotrzebnie, a to ich strata. Ich strata. Kochani, to jest pierwszy typ obuwia, tak? Zasadniczo taki podział stosuje trener-selekcjoner, a wiadomo, że trener-selekcjoner nie myli się nigdy. No i drugie, na tym cieniutka podeszwa, tak, tej pianki, to tam tyle, o co kot napłakał. To są już buty do szybkich, jakościowych treningów, do rytmówek, do interwałów, do zapierniczania, tak? Zasadniczy podział, tak? Te takie traktory ciężkie, kombajny, do tej mucki treningowej, no ale albo te dynamiczne, elastyczne, leciuteńkie, tak? Zasadniczy podział. No i tyle potrzebujesz mieć butów w domu, nie więcej. Więc ten sprzedawca może się dopytywać, jakie ty buty potrzebujesz. Więc musisz to zdiagnozować, tak? Czy ty bardziej do tego szuru, szuru, czy do zapindalanda? No to od razu wykładasz kawa na ławę. On tam ci będzie nawijał, że to amortyzacja, że śmaka, że dropy, sropy. Nie interesują cię te dropy, sropy. Po prostu, co ci tam podstawia, przymierzasz. Przymierzasz, musi być przymierzone. Nie, że na oko, że spojrzysz, o ładny kolor kupuję. Nie. To trzeba na tę swoją szłapkę nałożyć trzeba. No jak ten kopciuszek, trzeba. Zdecydowanie, tak? Nakładasz dwa buty, nie że jeden, co ci po jednym, a druga noga co? I potem nie wiesz, jak w drugiej się but zachowuje. Dwa buty od razu zakładasz i zapindalasz po tym sklepie, od razu przebieżki robisz, tak? No i to jest takie pierwsze rozpoznanie, ale pierwsze rozpoznanie to jest jak pierwsza miłość, jak pierwsze zauroczenie. No to albo siada, albo nie siada, tak? Albo siada, albo jest wygodnie. Albo cię uwiera coś. No jak cię uwiera, no to nie ma czegoś takiego, że te buty się rozbiją, że się rozejdą. Rozejść to się może, guma w gaciach może się rozejść, może sparcieć, ale buty się nie rozejdą, kuźwa. Rozejść to się może para show biznesu, może się rozejść, nawet się będzie rozchodzić często. Bo znamy te przypadki, znamy te historie, 5 żon, 14 dzieci, każdy z inną, nie? Się rozchodzą, ale buty się nie rozejdą. Jeżeli bucik ci już po takim pierwszym przymierzeniu, po tym pierwszym takim zapoznaniu, coś tam ci nie pasuje, że coś cię tu pije, albo bije, albo po prostu uciska, no to zły but. Nie, wołasz tego parobka, sprzedawcę, w sensie sprzedawcę, żeby ci kolejny doniósł. I on będzie ci latał, prawda? A ty jak panisko na foteliku girę podstawiasz i niech ci nakłada jeszcze. No w końcu też za coś płacisz, tak? No za coś jest płacone. No w cenie buta, no nie jest tylko same materiały. No to jest też obsługa. No i to jest też opłacenie marketingu. Także to wszystko tak, no to trzeba też wymagać. Chociaż szanujmy się jako klienci. To już nie te czasy, że tam, że klient to był tak nisko. Nie, no klient teraz już panisko, tak? No to niech lata, niech przymierza, niech ci podaje. No i w końcu może trafisz na ten model dopasowany fantastycznie, tak? Ale to musi być. To nie ma, że tam ci, że miejsce na palce. Jakie miejsce na palce znowu? Gdzie tam też? Jakieś tajemne miejsce na palce. Nie ma żadnego miejsca na palce. Albo ci kurde tam ciśnie, albo cię nie ciśnie. The end of story, a nie, że musisz mieć miejsce na palce, kuźwa, tajemną skrytkę, co tam sobie będziesz wkładać, kuźwa, epopirynę pod te palce? Nie, epopirynę to się normalnie, to się nie trzeba w palce, nie wcale, no w ogóle nie, no to już roztrząsaliśmy ten temat, tak. No także, no kochani, pokrótce, no tak się dobiera buty do biegania, no to nie jest większa filozofia, tak. Tak, nie jest większa. Po prostu też trzeba sobie tego sprzedawcę na początku ustawić i niech on pracuje dla nas, niech on robi. Nie, że ty sam będziesz się męczył, tam szukał, czytał coś, bo opisy też są tych produktów. Niech ci on to wszystko wyjaśnia. Ty musisz po prostu wiedzieć, jakie ty buty chcesz. Czy do ostrej rąbanki, czy do szuru-szuru. Czy do szuru-szuru. No po prostu. Kochanie, ten selekcjoner pominął karbony, nie przez przypadek. Nie.
nie interesują nas te buty. Nie. Większość biegaczy amatorów używa ich niezgodnie z przeznaczeniem. Kuźwa, chodzą w nich, po zakupy w ogóle już, na każdy jeden trening zakładają, muszą mieć, kurwa, mięciutko pod stopką, nie? Mięciutko pod piętuszkiem, kurna, wszystko mięciutko muszą, a potem leniwa stopa jest, leniwa! I kontuzje, i rozcięgna podeszwowe, i inne dziadostwo, i wszystko, i nie wie, co się dzieje, ojojoj, nie wiem, co się dzieje, no przecież tak dobrze trenowałem, ojojojoj. No to żeś, kuźwa, wtedy karbony wszędzie, na kółko nosisz, na każdy trening, nie, na tartan, kuźwa, w karbonach wyskakują, no, nie, karbony zostały stworzone dla ścigaczy, dla tych innych, kipczogów, tych kipsangów, tych, kurne, Helenów Obibiri, tak, Helenów Obibiri, a nie dla ciebie, jeden z drugim gienku, nie dla ciebie. Te buty są do szybkiego biegania na długich dystansach. Biegasz po 3-0 półmaraton? Biegasz po 3-0 na kilometr? No nie biegasz raczej, bo w Polsce to się tak nie biega. Na co to komu w Polsce? Tam jeden, dwóch pobiegnie raz na 3 lata i jest wielki sukces, nie? Wielki sukces jest wtedy odtrąbiony, że łohoho. Nie, to karbony to nawet dla polskich zawodowców, to niepotrzebne są. Niepotrzebne, nie. Niezgodnie z przeznaczeniem używają. Niezgodnie, ale mniejsza o to. Nie, to jest po prostu jak umiesz biegać po 3-0 półmaraton, po 3-0 maraton, coś w tych klimatach, no to wtedy sobie karbony oczywiście zainwestuj. A czemu by nie? Wtedy zgodnie z przeznaczeniem. A tak po prostu no nie wykorzystujecie potencjału buta. Nie wykorzystujecie. Kupujesz, jakbyś sobie kupił Ferrari i jeździł nim kurwa 40 na godzinę. No to po co ci to? Ale zasadniczo ja bym się skupił na tym tradycyjnym podziale. Tradycyjnym, oczywiście. Wszystko co tradycyjne, najlepsze. Trener Krzysiu jest tradycyjny. Oczywiście widać głębokie lata 90. co najmniej. Oczywiście. No i co? I daje radę. I jest najlepszy. Lider rynku. Tak. Lider rynku, autorytet. No tak. No najlepsze tradycyjne podziały. Tak. Tradycyjne. Trzeba sięgnąć do tych źródeł. A nie tu fascynacje, nowinki, GPS-y. No GPS-y to się jeszcze przydadzą czasami, no, ale już naprawdę, ale już te laktaty, tak, laktaty. To na nos widać, jaki to masz kwas, na nos widać. Robson mi wczoraj zrobił 6 razy 300, no ciężko, ciężko. Widać, że dojazd jest prawidłowy w tym roku, w zeszłym roku szybciej brykał. Brykał szybciej, czyli widzicie, czyli ja też poznaję zawodnika. I te obciążenia dobieram coraz skuteczniej, także już w tym roku to już nie ma żartów, nie. 47, 48 sekund, 300, no i jest ugotowany chłop, ugotowany. Także, no, na tych mistrzostwach Polski, prawda, dziaderców, no może być pogrom, może być Robsona pogrom, także jakby ktoś chciał zobaczyć jak Robson, prawda. Jest pogromiony, no to zapraszam, no do Łodzi. 25-26 sierpnia bodajże. Pierwszego dnia ładujemy 100 metrów u Robsonka, no bo Robson ma dobre pierwsze 100 metrów. To chciałem to wykorzystać, tak? No taka zagrywka pokerowa z mojej strony. Jak ma dobre pierwsze 100 metrów, to go zgłosiłem na 100 metrów! No. A proste rozwiązanie, proste, no, genialne zarazem, genialne. Ale drugiego dnia damy mu się troszeczkę więcej wyszaleć. Niech pozna ten, prawda, niech skosi trochę tego tartanu. Bo jak ja to zawsze powtarzam, uwielbiam zapach świeżo skoszonego tartanu o poranku. Po południu zresztą też uwielbiam i na wieczór też uwielbiam. To niech Robson kosi 800 metrów poleci mi drugiego dnia. No i fantastycznie. No i tam może być już naprawdę bombeczka. Będzie puchnięte. No to będzie... Oj, będzie puch. Oj, już mi go żal. No już mi go szkoda. Nie wiem, czy to już nie będzie koniec sezonu dla niego po tej 800. To już może być. Może być ostry dyżur. Najgorzej, że to w Łodzi jest. No to tam karetkę zamawiać do Robsona spuchniętego. No to strach trochę, prawda? Znamy te historie, że tam po Łodzi te ambulanse. No to tam łowcy skór, nie? Pawulonik zawsze gdzieś tam za pazuchą schowany mogą mieć. No bo to nigdy nie wiesz, tak? Skoro kiedyś mieli, może gdzieś to się jeszcze uchowało. Strach karetkę wzywać w Łodzi, także Robsonowi trzeba będzie pierwszej pomocy na miejscu udzielić. No to, ale ja znam też te zasady, tak? Usta, usta, 32 na 36 wydechów. Oczywiście pompowanko musi być na mostku uciskane rytmicznie. No i może odratujemy chłopa. Może odratujemy chłopa, także, a może nie. A może nie, no bo jak ja to zawsze powtarzam, bieganie, no to jest taka rzeczywistość, że różnie może być.
Różnie może być. Może być tak, może być tak. Także tak, kochani. No ja też cudów nie, gruszek na wierzbie nie obiecuję. No nie obiecuję gruszek na wierzbie. Może być, może nie być. Może być tak, może być siak, może być owak. Różnie może, jak ja to zawsze mówię, być. Trening biegowy lubi losowość też. Lubi losowość. Tu nie ma co przewidywać, bo to i tak się może wykrzaczyć. Może się wykrzaczyć. Jedyne, co w treningu biegowym można skutecznie zaplanować, to jest dojazd. No to można skutecznie jednak, no formę średnio. Formę różnie, ale dojazd można zaplanować. Mało jest takich maherów, specjalistów od dojazdu, ale no, kto jak kto, ale trener, selekcjoner, dojazd zaplanować umie. Co do dnia! Trener Krzysiu.